Moi drodzy, robimy tak. Ferrari kontra Lamborghini. Mówię głośno i wyraźnie, żeby wszyscy wiedzieli co i jak. Robimy do klasy S2, czyli na maksa. I będziemy jechać trzy wyścigi szosowe. Zrobimy może tak, że pierwszy to będzie Goliath. Drugi to będzie wyścig nocny. A trzeci to będzie jakiś taki szybki sprint, ok? Ja wybieram Ferrari. Podejrzewam, że wszyscy wybiorą Lamborghini, bo Lamborghini no są szybsze moim zdaniem niż Ferrari. Łatwiejsze do opanowania, łatwiejsze do wygrywania. Ja wezmę Ferrari i stuninguję sobie na maksa w klasie S2. Tylko nie wiem, które. Nie wiem, na które się zdecydować. Macie jakieś propozycje? Może F40? Się zastanawiam. To chyba miało niską prędkość maksymalną, z tego co kojarzę. To FXX. Nie, na początku zrobimy Goliata. Bo może być tak, że... Wiesz, Goliat już nie będzie miał sensu później, nie? Albo może być też takim wyścigiem rozstrzygającym. Ferrari FF mówicie? No to ma na pewno 4 koła. Silnik z przodu, ale to nie jest takie Ferrari dla mnie, no. Mam te dwie FF-ki. Specjale jest jeszcze. A może bym kupił jakąś? Bo ja chyba nie mam wszystkich jeszcze. Ferrari, cyk. A co to jest? GTC jakieś. FXXK. LaFerrari. Ty, dawaj LaFerrari biorę. Nie mam tego samochodu jeszcze. Ile to kosztuje? Jakieś malowanko sobie wybiorę. O, to mi się podoba. Nie, weźmiemy... O, 1,5 miliona tylko. Myślałem, że ze 3 miliony kosztuje to LaFerrari. Zobaczymy, nie jeździłem tym jeszcze. W tej grze i w trójce jak jeździłem w Forcie Horizon 3, to LaFerrari nie było jakieś wybitne. Podoba mi się, więc zobaczymy. LaFerrari. Cyk. Kurde, jaki bolid, nie? Masakra. No nic. Tu niewiele będziemy mogli zmienić w tym aucie, zrobić, ulepszyć. Ale co nieco spróbuję. O Boże! Na pewno nie zainstaluję takiego spoilera. Zbyt piękne auto. Możemy zrobić nawet na 4 koła. Ale nie będziemy tego robić. Dobra. Dystanse możemy nawet wrąbać. Nieźle. Dobra, felgi na pewno wymienimy. Tutaj jakieś takie mi się małe wydają. A czy moglibyśmy je w sumie powiększyć, nie? Ale to się też zmieni ich waga, nie? Wybiorę takie, żeby mniej więcej pasowały. O. Te nie pasują. Oryginalne są spoko, nie? O, te mi się podobają. Dobra. Skrzynia biegów. Ferrari kontra... Myślałem, że kibicujesz Lambo i że je weźmiesz. A czy tak, myślę, że Lambo ma sporą przewagę. Myślę, że Lambo wygra. Zobaczymy. Ja lubię Lambo, ja lubię ogólnie Ferrari i Lambo. Oba samochody, obie marki tak samo słabe są, jeśli chodzi o wytrzymałość tych samochodów. Nie słyszałem ogólnie, że włoskie auta są bardzo słabe, w sensie psują się, jeśli kupuje się używane, nie? Dobry wybór, czerwone najszybsze. Zobaczymy. Dobra. No i co? I zrobiłem. Myślicie, że pojedzie to jakoś? Nie wiem. Jeszcze zobaczę, czy mogę... Ej, nie to chciałem. Zobaczę, czy mogę lżejsze felgi zainstalować. Nie. Minus 5 kilo to jest max. Które to były? T.
racji, kurde, nie znajdę chyba. Nie, to były chyba te. Dobra. Minus 5 kilo z przodu. No chyba nic więcej nie porobię z tym autem. Mógłbym dać jeszcze spoiler z tyłu, ale zobaczcie, jak to wygląda, no. Kto to widział? Nie można takich rzeczy robić. Instalujemy. Jakieś 1000 koni mechanicznych. Nie? Coś koło tego będzie. 1300 kg wagi. Naprawdę bardzo dobre staty, kurde. Pojeździłbym. Dobra. I mamy. I są już. Ktoś wziął Ferrari F40 z klocku. Dobrze. Są Lambosy, zobaczcie, są Huracany, raz, dwa, trzy. I fajnie, myślę, że będzie ciekawie. Jest 12 osób aż. Czyli jest pełna full sesja. Ja jeszcze sobie tylko dostosuję, mam wrażenie, że nie wszyscy skończyli swoje auta robić, nie? Dobra, zaczniemy od Goliata. Będzie ciekawie. Dobra. Wszystko ładnie. Tutaj mamy aktywny spoiler dla Ferrari z tyłu, nie? On się wysuwa przy pewnej prędkości. Oj, ze skrętem nie jest dobrze. Będzie trzeba uważać. No nic, gdybym miał ten spoiler regulowany, to by było inaczej, nie? Ała! Zabawił się w jakieś kręgle, kurde. Spróbuję wyczaić ten samochód. Klasa S2, więc... Może później pojedziemy sobie maraton, więc tak, może najpierw Goliat, potem maraton, bo to jest nocny. I potem jakiś szybki sprint. Lambo kontra Ferrari. Ciekawe, co wygra. Tam zrobimy szybkie spotkanie przy wyścigu. No i klasa S2. Jak ktoś będzie miał klasę X i wygra, no to wiadomo, że nie będzie się liczył w klasyfikacji, nie? Tylko klasa S2. Dobra, tu robimy szybkie spotkanko przy wyścigu. Te klockowe Ferrarki są śmieszne. Są Huracany. Huracany są popularne, widzę. Zobaczcie, 3 Huracany w jednym miejscu. Ktoś jeszcze O, co to tam jedzie? Dla Ferrari chyba. Tutaj Ferrari FF. I coś tam jeszcze jedzie ciekawego. Chyba. A nie, to nie nasz ziomek. Dobra, startujemy. Goliat i my nie będziemy jechali w klasie Hyper. Tu jest, patrzcie, jest Ferrari. O, jest! Lamborghini kontra Ferrari. Ale super. Mamy nawet taki blueprint. Klasa S2. Startujemy. Super! Nissan kontra Toyota. Są 3 czerwone, jest problem. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno na starcie Lambosy będą sporo lepsze. To już wam mogę powiedzieć. Dobra, jest... Co to tam z boku? LaFerrari? Ale fajnie w matowym wygląda LaFerrari. Jakie felgi w ogóle. Ej, jest pełna sesja. Dobra, sorry chłopaki, ci co nie mogli wziąć tego, klockowych... Ferrarek. Lamborghini kontra Ferrari na Goliacie, zobaczymy. Kurde. Ach, udało się jakoś wyhamować. Nie skończyłem w budynku.
cały spocony jestem już. Od tej jazdy, naprawdę. No, kondycję to trzeba nadrobić, kurde. Nawet nie ukończę ty wyścigu. Co za koksy. No, patrz. Teoretycznie, nie? Bo nawet nie ukończyłem. Zobaczcie, Ferrari wygrało. Mamy teraz deszcz, więc Ferrari mają przedupczone. Chyba, że ktoś zainstalował napęd na 4 koła. No to wtedy może być lepiej. No ale do Ferrari napęd na 4 koła. Klocki najlepsze. Ktoś wziął to klockowe? Właśnie nie wiem. Jest! Lego F40. Zobaczcie, są. Dwa Lego. Dobra, lecimy. W nocy już inaczej się jeździ, co? Widzę, jak te klocki tam migają. Ciężko tu jest. O. Tutaj Lambo powinny mieć przewagę. Na deszczu jeszcze, nie? Ała. Dobra, czwarta pozycja. Ja nigdy chyba jeszcze na tych zawodach nie byłem w pierwszej trójce. Dobra, Ferrari wygrał. Ferrari. Polski Arbus, polski Free Kill i Coach. Coach bardzo dobrze jeździ. Już tutaj kilka razy wygrywał zawody, nie? No ale mamy jeszcze jeden wyścig, taki już, no wiecie, w ogóle Ferrari były, czemu były same Ferrari praktycznie, tylko jeden Huracan, a na początku były trzy Huracany, ktoś oszukuje! Nie, może kogoś tam wywaliło, bo było teraz 11 graczy. Teraz pojedziemy jeden honorowy wyścig asfaltowy i zobaczymy. Kosmiczny ten samochód jest. On już swoje lata ma. On chyba z 13 roku jest, czy z 15? 13 LaFerrari, nie? A dalej wygląda, jakby był jakiś koncepcyjny samochód, nie? Futurystycznie wygląda. W przypadku Lambo był kiedyś traktor. Dalej jest traktor. Przecież oni dalej robią te traktory wielkie Lamborghini, nie? Lambo od tego się zresztą chyba nawet zaczynało. Nie chce mi się trochę wierzyć, że Ferrari wygrało.
Wydaje mi się, że Lambo jest lepsze na większości przypadków tutaj w Fordzie Horizon. Ferrari nie są takie... No i ktoś, jeśli ktoś zrobi napęd na 4 koła, no to kurde wiadomo, że z Ferrari też sobie da radę, nie? No ale kurde... O! Zostałem wypchnięty, o nie. Ale w przypadku Lambo to... W większości przypadków się wygrywa te wyścigi. Samo wyjście z zakrętu, od razu na 4 koła napęd, nie? Pijany. Jezu, jak ja jeżdżę. Rozregulowałem się, czy co? Dobra, który będę? Trzecia pozycja, jest! Zakwalifikowałem się. W końcu, super. Zdobyłem limuzynę, już drugą mam. Kurde, ja jeszcze ani razu nie wylosowałem. Ferrari wygrały. Chociaż raz udało mi się być chociaż na trzeciej pozycji. Nie wiem, co się ze mną stało. Jakoś nie potrafię jeździć tymi samochodami teraz. Kurde, czy zawsze mi tak dobrze szło ściganie się, nie? Znaczy może nie byłem najlepszy, ale po prostu lepiej mi szło niż teraz. Daj spokój. Za mało w Fordze gram, co? No i co, Ferrari wygrało? Ja nie wierzę w tą wygraną. To po prostu dobrzy gracze wybrali sobie Ferrari tym razem. Ale myślę, że Lambo bez problemu by tutaj porobiło. Kurde, mamy do dyspozycji Veneno. Mamy do dyspozycji Aventadory. Kurde. To niemożliwe, żeby Ferrari wygrało. No, nie wierzę w to. No ale tak wyszło. Tak nasza zabawa się potoczyła dzisiaj. Kurde, ale pięknie się to błyszczy. Zobaczcie to auto, nie? Ślicznie to wygląda.